Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię 10 minut plus 5 sekund na zawodnika. Gram na Lichesie. Będę komentował swoje posunięcia. Jest to partia z zawodnikiem, widzimy, niezłym 2537. Coś mi się tutaj. A dobra, dołącz do gry. Ok. Jest to zawodnik, widzę, że niezły. Dobrze gra szachy. Rapidowe. No i dobra, gramy gambit hetmański, d4, d5, c4, e6, wszystko normalnie. Wyprowadzamy oczywiście skoczka, sprawa naturalna. Dobrze, że jest 10 plus 5, jest szansa, że jak będziemy matować wieżą albo nas będą matować, to nie spadnie czas. Dobra, skoczek f6, myślę, że skoczek f3 tradycyjnie tutaj nie ma jakiegoś większego wyboru w tym momencie. Goniec e7. No dobra, mogę spróbować zagrać goniec g5, mogę spróbować zagrać goniec f4, mogę też e3, dużo jest możliwości, można i g3 spróbować zagrać, trzeba trochę znać też warianty. Ja coś tam się orientuję po ruchu goniec f4. Jest roszada, jest ruch e3, ruch, który tutaj oczywiście otwiera gońce. No i teraz mogę na przykład zbić pionka. Bardzo często zbijają właśnie tutaj pionkiem. Mogę też zagrać skoczek na e5, wtedy nie ma skoczka d7, bo skoczek c6. Taki ruch nie działa, bo skoczek zawsze broni, a tutaj jest jeszcze szach, więc trzeba próbować grać trochę inaczej. Dobra, najpierw zbijemy, żeby mieć problem z głowy. Coś tutaj podwójnie chyba dźwięk, że tak powiem, szwankuje. Jest atak na gońca. No, tego trochę nie lubię. Tutaj oczywiście mogę wybić i ja chyba to po prostu wybiję. Raczej Hetman, tak przypuszczam, że Hetman wybije, taki ruch grozi, więc zagramy sobie po prostu A3 i goniec już jest ograniczony. Prawdopodobnie C5 może być zagrane posunięcie. Taki ruch w ogóle A3 się bardzo często w hetmańskim przydaje. No dobrze. Nie chciałem tutaj też bić pionka na C7, gdyż mogły być spore problemy rozwojowe z mojego punktu widzenia, dlatego że skoczek A6 mógłby szybko wejść, wieża C8 w przyszłości niedalekiej, bardzo niedalekiej i jazda. Często już takie ruchy widziałem i nie kończyło się to dobrze. Ruch A3 jest na pewno takim stabilniejszym posunięciem. Na przykład jak zostanie zagrane C5, ja mogę zbić. Ale właśnie, zostało zagrane C5. Ok, mogę zbić. Jak wymiana hetmanów, no to wybijemy, goniec wybije. I gramy taką równą końcówkę, powiedzmy. Mogę też nie wymieniać hetmanów, mogę zagrać goniec E2. Ale wiecie co? Chyba jednak, chociaż tutaj goniec na E6 później. Nie, no to powinno być normalne. Z drugiej jednak. Nie, no dobra, wybijamy na C5. Jeżeli Hetman wybija, to też mam takie posunięcie. Jeżeli da nam szacha, to Hetman D2 można zagrać. Ok, ja w sumie nie muszę grać wieża C1 od razu. Zagramy sobie goniec E2 z planem szybkiej roszady. Z drugiej jednak strony, tak teraz patrzę, że może nie był to najlepszy ruch, bo on ma wieża D8. Jednak chyba powinienem mu tutaj wtrącić posunięcie wieża C1, tak teraz patrzę. No cóż, poszło jak poszło. Mogę mieć problemy w sumie po wieża D8. No właśnie, mogę mieć problemy i to poważne. Nie doceniłem tego troszkę. Wieża D8, muszę szukać dobrego miejsca dla Hetmana. Może Hetman A4 będzie dobrym miejscem, ale goniec D7. Goniec B3, tutaj szach będzie strasznie nieprzyjemny. I co, król F1? Nie zagrał wieża D8. Niesamowite. No to co, robimy roszadę i czujemy się bezpiecznie już teraz. Czyli uważam, że zrobiłem błąd już, który warto unikać, czyli wtrącić jednak tutaj wieża C1 było zdecydowanie lepsze. Poszło inaczej. I teraz tak, czarnym na pewno zależało na tym, żeby skończyć szybko rozwój. I to się w zasadzie udało. Skoczek na C6. No dobrze. Zaraz, zaraz. Wieża C1, Hetman A5 i Hetman D7. Tu atakuje. I tu atakuje. Czy ja tej partii już nie wygrywam? Hello! Wieża C1. Ewentualnie wtrącenie jeszcze jest. A, dobra, 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 dobra. Jest Hetman D5, tego nie widziałem. I teraz pytanie, czy wybić i zrobić izolaka? To jest duży plus dla białych. Na pewno duży plus. Tylko, że no, figury tu się też rozegrają. Z drugiej jednak strony, jak zagram hetmanem na C2, przykładowo, a potem wprowadzę wieżę, to z tempem też będzie bardzo ciekawie. Z drugiej jednak kolejnej strony mogę hetman A4 zagrać i potem też wieżą tu się władować. Wiecie co? Kuszące jest to bicie, bardzo.
Bardzo kuszące jest to bicie. Tylko, że no nie, zachowajmy hetmany, żeby było więcej gry. Czasami jakieś też taktyczne pułapki pod tytułem goniec A6, znaczy pułapki, no takie odciągnięcie obrońcy od C6 może istnieją. Tak, wybaczcie, ja tutaj mówię, co myślę, więc mogą być różne pomysły w głowie, takie czasem dziwaczne. W sumie sam jestem ciekawy, co myśli arcymistrz podczas gry, chociażby Rapida. Bo szachy klasyczne, to też jest na pewno ciekawy proces. Szkoda w sumie, że jakiś taki topowy polski arcymistrz nie powie tak, co ruch, co myśli. To jest na pewno takie wysiłkowe, mocno zapewne, ale mogłoby być to na pewno ciekawym materiałem. No dobrze, co teraz mój przeciwnik? Wieża C8, chyba wieża na D1. Moi drodzy, czekajcie chwilkę, ja chyba to mam podwójny dźwięk z uwagi na to, tak, z uwagi na to, że mam dwa razy przeglądarkę otworzoną. Dobra, już to naprawiam. Już to działa. Wieża D1, gramy szybciutko. Faktycznie, dwa razy przeglądarka była otwarta. No dobra, brakuje mi tutaj lufciku. Przeciwnik chce wymienić hetmany. Czy ja mam jakieś dobre pole na odejście? Na przykład hetman E4. Dziwne pole. Skoczek D8, hetmana mi goni. Hetman B1 mam zawsze. Wymiana, skoczek bije. No i co wtedy? B4 chyba uderzymy. Tak zrobimy, słuchajcie. Tak zrobimy, uderzymy B4. Wprawdzie mogę być potem narażony na takie przełomy A5, gdyż goniec już celuje w pionki, ale nie zawsze to zadziała. Tu raczej powinien chyba wybić przeciwnik, bo w innym przypadku potem zagraniu ja sobie zagram tam. I wydaje mi się, że będę stał świetnie. No właśnie, wybił, wybił, mądrze zrobił. No i teraz. Skoczek. No właśnie. Skoczek. Dobrze, no mam ruch, na pewno nie muszę się jakoś specjalnie obawiać. B5 biorę pod uwagę, ale skoczek wróci. Wieża C7 nie działa, bo goniec na przykład zagrywa tutaj. Albo nawet bije mi pionka, więc to nie wchodzi w grę. Może król F1 nieco bliżej, zawsze się to przyda zamiast lufciku i H3 i tam uciekać. Z drugiej strony, no bardzo symetryczna pozycja. No jak zagram tak, to co? To nastąpią wymiany i tyle w temacie. I trzeba praktycznie remis podpisywać, o ile remis trzeba podpisywać. No właśnie. Ciekawa sprawa. Może tędy się przedostać, goniec D1, A4. Nie, to nie jest dobry plan na pewno. Trochę za wolne. Jeszcze coś takiego mi świta, ale ja będę miał izolowanego pionka. On zawsze szybkie ma zagranie wieżą na C8. Wiecie co? Podprowadźmy króla. Król F1. Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie mam nic konkretnego, więc spróbuję po prostu podprowadzić króla. Zawsze to on jest bliżej centrum w tym momencie i nie będzie zagrożeniem już ewentualnego ataku na pierwszej linii, jeżeli wieża tam się w przyszłości pojawi. No zobaczymy, co przeciwnik wymyśli. Przypuszczam, że jeszcze taki ruch F6 jest ciekawy, żeby zagrać E5 i ograniczyć mi gońca. To jest, uważam, ciekawa sprawa. Z drugiej jednak strony, jak będzie taki ruch, to ja mogę też zagrać goniec C4 i uderzyć w słabość E6, więc ten ruch mu się już raczej, znaczy tak szybko mu się nie uda. Jest to jedna z koncepcji. Jeszcze biorę pod uwagę ruch A5, ale wtedy B5 jest szybkie. I po tym ruchu B5 ten skoczek nie ma dobrych odejść, do obozu wróci, a ja sobie tam będę szabrował na linii siódmej, więc no właśnie, widzimy wieża D8, czy król E1 teraz jest ok, tak to teraz znowu rozważam, może teraz tutaj spróbować zaatakować, ale jak on mi zagra na przykład tak, ja zbiję, on zagra tu i wieża będzie mi wisiała, ale zaraz wezmę tutaj, no końcówka robi się taka skomplikowana w sumie, powiem szczerze. No dobrze, może podprowadzę króla? Nie chciałbym tutaj grać, bo czasami jakieś tam A5 nastąpi. Po wybiciach jakiś goniec B4 czasami działa, ale może nie panikujmy, może to jest ok. Z drugiej jednak strony, król trochę już podszedł do góry. I taki ruch, bo wieża C8 ciężej mu zagrać, no ale dobra. Chyba tak zrobimy, słuchajcie, atakujmy skoczka. Zrobimy tak. Bo ten mój król nie musi iść na E1 przecież, on za chwilę może zagrać na E2, a goniec jak się wróci, to wróci się na D3. Bo powiedzmy, jak wieża zagra na C8, ja podprowadzę króla,
skoczek gdzieś odejdzie, powiedzmy, wymienią się wieże, a ja już mam króla bliżej centrum, co nie świadczy od razu, że wygrywam partię, ale jest to oczywiście trochę lepsze. I tak poszło, słuchajcie. Teraz co? Skoczek, nie no, skoczek E5, bicie, no to wymiana. Podprowadzam króla. Nie, nie mogę. Mogę! Król E2, skoczek tutaj z szachem, ale bije pionkiem i bronię wieży. Ciekawe, czy się gość na to złapie. To jest kuszące. Ale on musi dostrzec to. A to nie do końca tak łatwo dostrzec na szachach szybkich i w blicu. Mamy to, moi drodzy! Popełnił katastrofalny błąd! Mamy to! Hop! Bijemy! I goniec broni wieży. Ale słuchajcie, cieszę się jak dziecko. Masakra! No i poddał. 22 ruchy. 22 ruchy. 22 ruchy. Chcę rewanż, słuchajcie. Zagramy rewanż. Zagrajmy rewanż. Dlaczego by nie? W sumie tego jeszcze nie było. Jest ruch E4. No to co? Lecimy chyba z ruchem. A może zagrać sobie coś nietypowego? Nie, zagramy C5. Zagramy C5. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko rozwijało. Skoczek F3. Gramy sobie E6. Pewnie D4 tradycyjnie. Jeżeli to jest E4-owiec klasyczny. No dobra, to będą w gratisie dwie partie dzisiaj, słuchajcie, no bo byłoby za krótko, ale podstawił taktykę, naprawdę. Dobra, skoczek zbił, to jest normalna sprawa, zagrajmy sobie skoczek C6. Zobaczcie, po zwycięstwie takim trochę szczęśliwym, ale to przeciwnik popełnił błąd. Cieszymy się jak dzieci, cieszymy się jak dzieci. A3, co to za posunięcie jest? To znaczy tak, w tym momencie nigdy nie widziałem tego ruchu, ale to nie szkodzi, bo jak zagram na przykład tak, to skoczek zagra tu i to jest normalna pozycja akurat wtedy. No ale chyba tak grać trzeba, no bo jak inaczej? Ewentualnie hetman tutaj. Teoria debiutów. No dobrze, zagrajmy skoczkiem, wyprowadźmy po prostu figurę, nie kombinujmy za dużo. No i zagrajmy sobie chyba po prostu A6. Trochę, może to jest teoria, może nie. Wiem, że hetman C7 to jest teoria. Po prostu grajmy normalnie. Goniec E3, prawdopodobnie ruch D5 będzie w porządku. Ale zagrajmy hetman C7 mimo wszystko, czyli jesteśmy po prostu teraz w czystej teorii. Dobra, mamy takie posunięcie, no to co, teraz chyba taki ruch goniec C7 będzie ok. Tak mi się wydaje, żeby zrobić szybko roszadę. Robimy szybko roszadę i będziemy starać się za chwilę grać ruch B5. Tutaj przeciwnik prawdopodobnie długo będzie robił, będzie chciał nas atakować. Słusznie, taki ruch jeszcze działa czy nie działa? Dobra, gramy sobie D6. Niech to będzie taki ruch teraz, bo po takim ruchu zagramy sobie skoczkiem. Dobra, no i teraz pytanie. Tu chyba trzeba grać, czy zagrać B5 mu. B5, skoczek zbije, hetman zbije. Nie no, gramy B5, musimy grać odważnie w szachy. Z planem goniec B7 na przykład, albo nawet z wybiciem w sumie. Bo jak wybicie by weszło, zagralibyśmy tutaj i tutaj, ale on nas odpędzi, skoczek wejdzie. No, są takie skomplikowane pozycje. Ale wydaje mi się, że trzeba trzymać punkt D5 póki co. E5 na razie nie biorę pod uwagę. Jak G5, to też skoczek D7 jest godne rozważenia. Oczywiście. Jakieś H4 pewnie może nastąpić. No ale poszła szybka roszada. W sumie nie wiem, czy dobre. Dobra, tutaj musimy zbić. To nawet bez wahania. I okej. Mamy Sycyla takiego, który może się pojawić bardzo, bardzo często. No będzie tutaj mnie próbował gnieść. No dobrze. Pozwólmy mu na to, a ja muszę wyprowadzać ostatnią figurę do gry i jeszcze zagramy sobie za chwilę wieżą A na C8 z takim planem, ewentualnie wieża D8, D5, tylko że taki ruch będzie zagrany na pewno i będę musiał zagrać skoczkiem na D7. Jak G6? No właśnie, to jest takie typowe. Tak, tak, tak. Mogę to też zostawić, olać sprawę i zagrać na przykład skoczkiem, żeby atakować punkt F3. No i tak muszę zrobić, nie mam wyjścia. To jest obowiązek. W ogóle gość jeszcze nie zrobił roszady, może nie musi. Ciężko w sumie stwierdzić. No i w tym układzie... No co? G6? Posunięcie G6. No tak, i tutaj jak zbije... On zbije... Troszkę mi się tu rozegra nieprzyjemnie.
Myślę, że skoczek e5 będzie dobrą opcją. Jeżeli jest szach, to ja zbijam. Albo nawet idę sobie na h8. Tutaj oczywiście atakuję na f3. Skoczek wszedł do gry, to jest ważne. Z jakąś konterką fajnie byłoby uderzyć. Wziął jednak. Wziął. Teraz pytanie, czy ja mam brać pionka. Nie chcę tego pionka wziąć, słuchajcie. Nie chcę tego pionka wziąć. Ale może bicie jest dobre. Dobra. Pierwsza myśl. Niech będzie pierwsza myśl najlepsza. Się okaże, czy najlepsza. Jeżeli h6, to po prostu g6. Dobra. Jest goniec na e2. Może f5. Jeszcze taki ruch mi świta. Taki zwariowany bardzo mocno. Tylko, że po f5 on nie musi reagować. No właśnie. To jest najgorsze, że on nie musi reagować. Dobra. Wieża c8. Stawiamy się tutaj ciężką figurą na linii C. Taki ruch jak zagra, to wtedy skoczek C4. Wieża G1 będzie mi podważał pionka. W sumie może i warto było zbić. Teraz tak się zastanawiam. Ciężko mi to teraz określić. No dobra. W sumie teraz mogę zbić, ale drugą wieżą wjedzie. Będzie mnie tam męczył strasznie, co nie? Może to zrobić oczywiście. Dobra, wiecie co, zbiję tego pionka. Mogłem to zrobić od razu. Teraz po prostu przyznaję się do błędu. Chodzi o to, żebym tutaj też miał opcję obronną. Tego typu, goniec F6, wieża G8. No Sycyl charakteryzuje się ostrością, więc no, trzeba się z tym oczywiście liczyć. Jest F4, na to liczyłem, bo i tak chciałem zagrać tutaj skoczkiem. Więc gramy tutaj skoczkiem. Wymiana oczywiście hetmanem, nie zamykam linii. Teraz będę miał opcję B4 albo A5 B4. Tutaj goniec działa, atakuje już w pionka. A jak w ogóle gościu teraz zagra hetman D3, to nieco się zdziwię, powiem szczerze. Bo jak hetman D3, to nie wiem, czy nie zbić po prostu. Wieża zbije, co nie? Wieża zbije, bo jakby pionek by zbił, zagrałbym D5, świetne. Tak mi się wydaje, że świetne. Chociaż nie do końca, król schodzi, bo tu bazujemy po prostu na związaniu. Dobra, zobaczymy w ogóle, co zrobi. No bo teraz tak typowo grając, no to chyba B4 trzeba uderzyć, czyli kontratakować. Okej, tu muszę uważać na jakieś poświęcenia. Czy ruch goniec F6 jest dobry? Tutaj tak patrzę teraz na to bicie. Potem bije, tu grozi mat. Dobra, goniec F6, bronimy się na G7. A przy okazji atakujemy oczywiście gońca. Co? To tak można? Słaby punkt na D6 istnieje. A tak. Bicie, bicie. Hello. Jedziemy E5. Nie ma wyjścia. Nie mogę oddać tego gońca. To nie będzie takie łatwe, mój drogi przeciwniku, mam nadzieję. Bo tu jeszcze mam w zanadrzu takie posunięcie jak goniec E4. Ja po prostu chcę wziąć pionka. Czy to będzie dobre, czy nie? No to się okaże. Jeszcze widzę taką opcję, że jak będzie bicie, bicie, goniec odejdzie. Ja zagram wieżą tutaj. Jak skoczek wjedzie, to ja biję to do końca tutaj. On nie może zbić, bo daje mata. Jak zagram tu, on na bank oczywiście odejdzie hetmanem. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Pewnie tutaj. Wybije tam wieżę. Tu się broni. Dobra, tu się chyba broni, co nie? Wchodzi wieża do gry. Goniec broni, wieża broni. Skoczek D5 raczej nie zagra. Uważam, że nie zagra, a jak zagra, to znaczy, że się pomyli taktycznie. W pierwszej partii się pomylił bardzo grubo, jak widzieliście. No i po tym ruchu tutaj, tutaj, tutaj po prostu. I będzie dobrze wtedy. Będzie bardzo dobrze. Na bank nie zagra skoczkiem na D5. On to widzi. Hetman G2. Hetman G2 na pewno zagra. No więc wtedy na pewno wymieni jedną ciężką figurę. To będzie dla mnie plus. Ze skoczkiem D5 trzeba się oczywiście liczyć później. No właśnie. Trzeba będzie się z tym liczyć. Tutaj goniec spełnia taką rolę big piana, bym powiedział, takiego obrońcy jedynego. No, tylko hetman G2 przychodzi mi do głowy, bo w innym wypadku biorę po prostu tutaj sobie pionka. Zagrał. Okej. Okay. Wybić muszę. Królem zbił w ogóle? Wow. Wow. Jestem zaskoczony. Mega. Tak? Tak, 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 tak. Tam jest rozpierducha.
Tu mi nic nie może zrobić. H6 może mi ewentualnie jeszcze zagrać, ale G6. Tu wprawdzie będzie słabość, ale też nie muszę przez jeden ruch reagować. No powiem szczerze, porobiło się ciekawie. Mega ciekawie się porobiło. I co tu grać? Może tak i tak szybko? Czy to w ogóle działa? Nie wiem. Tutaj. Nie, tak nie można. Jak tutaj, to ja muszę zawsze tak zagrać. Bez dwóch zdań. No tak, to jest sycylijska. To jest ostry debiut. Tak, ewentualnie jeszcze. Bicie. Tu będę groził. To jest chyba za wolne. No ale co innego grać? Tu. I będę się też liczył, żeby poświęcić jakoś na C3. On tu, ja tam, ale już będę groził. On tu. Czy będę czymś groził? To jest pytanie. Chwila, zagram tutaj. Wprawdzie tu. Hetman tu jeszcze na chwilę broni. Dobra, wiecie co? Lecimy z B4. I tak chyba nie mam wyjścia. Nie wiem, czy to jest dobry ruch. Szczerze mówiąc. Bo jeden szach też nic nie daje. Król po prostu ucieknie. Lepiej naciskać na linii C mimo wszystko. Na punkt E4 muszę się nastawiać. No, raczej on zbije. No, ten ruch jest bardzo groźny. Dobra. H6 będzie szybkie. H6. Jeszcze raz biorę pod uwagę. A może tutaj trzasnąć? Nie. H6 jest bardzo groźny. Bo są po prostu automatyczne groźby. Ale dobrze, że zbiłem tym królem tutaj. Jednak wcześniej trzeba było chyba spróbować zbić. Zagrał tutaj? To on mi daje szansę? Chodzi o to, że ja tutaj sobie zaplanowałem. Ja nie wiem, co jest nawet po biciu hetmanem na końcu. Nie no, tak to chyba przesada. Z drugiej jednak strony. Bicie, szach. Goniec nie ma gry. Trochę wolne. Ale zaraz. Bicie. I atakuje gońca. Grożę jakimiś tam szachami. Dobra, lecimy w to. Lecimy w ciemno. Wieża bije na C3. Muszę w ten sposób zagrać. Nie mam. Ja czuję, że nie mam wyjścia po prostu. No raczej zbije. Nie ma innej drogi. Taki ruch teraz powinien wcześniej zagrać. Więc jak nie zagrał wcześniej, to teraz też nie zagra, uważam. Poza tym po tym ruchu już ja mogę tutaj sobie trzasnąć. Jak mi zbije król G8. I zawsze wracam hetmanem na F8. Więc raczej się bronię. Więc muszę teraz kosić pionki. No zbiję, no to co? No bijemy na C3. Atakujemy z tempem. Jakieś tam opcje szachowe są. Szkoda, że tutaj nie mam jeszcze plaśnięcia. No w ogóle jak goniec D2 to macik, co nie? Przypuszczam, że... A właśnie, jakiś taki ruch chyba musi zagrać. I ten ruch dalej będzie groźny. Ale mogę go próbować potem szachować. Co? Aha, już myślałem, że wie, że broni. Jednak goniec jest... Tutaj broniony. Tu jakiś szach może nastąpić. Może i przesadziłem, a może i nie. Nie wiem tego. Mogę próbować poszachować trochę. A może w ten sposób w ogóle zagrać? On da szacha, ja tutaj, on mi tutaj da szacha. Nie mogę tak zagrać. Tak może w ogóle. Pionek ma za daleko, ale chodzi o to, że jak zagram tak. I on mi da szacha, ja ucieknę. Na przykład tu, to nie ma szacha tutaj. A jak ja potem tam będę szacha. A, nie będę go szachował. Tak mogę go szachować cały czas. Licząc na jakieś remisy. Może teraz już go atakować. Tutaj. I go próbować czarować, co? Dobra, dajmy szacha, próbujemy czarować. Nie wiem, co z tego będzie. Szachujemy go dalej. Najwyżej powtarzam ruchy. No z remisu tutaj też powinien być zadowolony. W sumie no, dla mnie ciekawa partia, ale do remisu pewnie daleko, bo on pewnie będzie uciekał tędy. Dalej będę go męczył. Przynajmniej będę próbował go męczyć. Ten szach się zrobił niebezpieczny. Tu zawsze mam w końcu taki sprytny szaszek.
No dobra, dajemy szacha na B5. Dobra, tu jest taki szach teraz, tylko on chyba za wiele nie daje. A tutaj będę groził tak. Tak, gramy tak. Jest groźba. Jest groźba tutaj i jest groźba tutaj. Jak tu mi się na E4 uda zbić, to jest pozamiatane, uważam. W pewnym momencie, jak atakujemy, warto wykonać takie ciche posunięcie. I to może być te ciche posunięcie. Jeszcze tutaj bronię, to jest ważna sprawa. Atak na dwa pionki. Wydaje mi się, że okej. Szach raczej powinien nastąpić. Znaczy, tak mi się wydaje. I wtedy król tutaj bodajże. Tam będę groził, nawet hetmanem tu już będę się zastanawiał, czy zbić. Bo jak zagram tutaj, on zagra tak, będzie groził strzał ze szachem. Ale jak zagram tu, to on mi tutaj kopnie. Hello. Dopiero teraz to dostrzegłem. To muszę tak, tak. Biorę z szachem. I nic więcej nie mam. Tak. A tutaj? Tutaj, tutaj. A się porobiło. Jedno jest pewne, nie mogę tu zagrać. Dobra, muszę tak grać. Nie mam wyjścia. Okej, to jest pewniak. Czy tutaj w ogóle będzie to dobre? Może to będzie dobre, słuchajcie, bo będę też tam bronił. I jest szansa na kontrę. Zbiję tu, on mi zbije tu, a ja zbiję tu. Czy coś się dzieje? Niech mi ktoś podpowie. Chyba nie. Lecimy. Chyba się nic nie dzieje, bo jeszcze wieża nie ma szacha. Goniec E4, bijemy gońcem. I co teraz? On jeszcze może chapnąć tu. Nie, nie może, bo przecież hetman, co ja w ogóle wygaduję. I co teraz? Bo ja teraz grożę takim zagraniem i męczenie króla masakrycznie. Hetman dobrze stoi, uważam. Świetnie tutaj broni i jeszcze atakuje. Szach tędy, dobra. Okej, tutaj. Ale ja będę króla męczył. Nie ma opcji. No tak gram od razu. Tak trzeba grać. Poza tym zawsze mam goniec G6 jeszcze obronne. A król jest tak. To musi być dobra pozycja. Wydaje mi się, że musi. Aż sprawdzę sobie z silnikiem tak na szybko, jak skończymy grać. Bo nawet taki ruch obronny jest ładny. Niby król tutaj golutki, ale partie mi się trafiły. Przynajmniej ta druga się partia trafiła. Ta pierwsza to też jest dobry przykład ślepoty szachowej. Zbił jednak. No dobra, wyjścia nie mam. Bić muszę. Tu też nie mam wyjścia. Czy tu jest jakiś mat? Bo ja nie widzę. Tak. Co on tutaj dostrzegł? Poszedł na różnobarwne. Tak, chyba muszę. Jak zagram tu, to on tu. Muszę goniec G6. I zbił. Poszedł na taką pozycję? Dobra, bijemy pionka. Przegrać tego nie mogę przegrać, chyba że coś podstawię. Czy po takim ruchu to jest wygrana? O, to jest pytanie. Jakoś geometrycznie chyba tutaj go nie zajeżdżę. Więc albo przechodzę do końcówki z różnopolakami, ale mam dwa pionki, więc powinno chyba się teoretycznie to wygrać. Tylko król jego jest bardzo aktywny. Nie wiem, słuchajcie. To może być praktycznie, bo to może być w sumie remis. Ale jak zostawię hetmany. No nie wiem w sumie, powiem wam szczerze. Oj, tu mam ciężki orzech do zgryzienia teraz. Jeszcze jest taki ciekawy ruch. On nie może zbić, bo jest hetman. A jak on odejdzie tutaj, to jakiś szach. Może w lepszej wersji wymiana hetmanów nastąpi. A jak pójdzie tutaj, to tutaj. Dobra, dajemy szacha. Wydaje mi się, że tak geometrycznie to wygląda ciekawie. Król trochę jest poblokowany. Jak tak, to tak. Jak tu. No, hetmana nie łapię, ale dalej będę go męczył i straszył. To jest ważne. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Bo taki ruch jeszcze brałem pod uwagę, prawda? Więc hetman G6. Hetman G6. On się zasłoni, co? I czy on w tym upatruje końcówkę wygraną? Znaczy remisową. Dobra. Ja nie muszę tego bić. On proponuje już od razu remis. Co za gość? Tak chyba będzie działało. To i król tędy pójdzie. Dobra, gramy F6. Król będzie szedł tędy. No jeszcze próbujemy, oczywiście.
Bo tu jest pionek. Nie wiem, co to za końcówka. Może on dobrze to sobie przeliczył. Powiem szczerze. Dobra, co by nie zagrał, i tak idę królem teraz do góry. Chociaż nie. Poczekajmy spokojnie. Ale się zrobiła końcówka. Jakbym miał skoczka, to sprawa by była już oczywista. No ale są różnobarwne. Jakbym miał gońca na czarnym polu, to też sprawa była prosta. Wygnę na czarnych bez problemu, ale przy różnobarwnych to jest ciekawa sprawa. Co tu się będzie działo? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Totalnie, słuchajcie, trochę zgłupiałem. No dobra, tutaj muszę iść królem na e6. Nie ma innego wyjścia. Muszę tędy. Najgorsze jest to, że dalej się nie przebiję. Mogę też pomanewrować troszeczkę. A jak on mi zbije tego pionka, to wygrywa. To znaczy, pfu, jakie wygrywa. Remisuje, bo to jest zły ruch. Muszę zagrać f5. Nie mogę oddać tego pionka. Tak, jeszcze będę mógł. Nie, ale gońca jakoś trzeba przestawić aktywnie tędy. Znaczy, tak, może tędy przestawić gońca. Mi się wydaje, że to jest wygrana. Plan jaki będzie? Gońca ustawić na e4, przejść królem tutaj i doprowadzać pionka. Bo król i goniec nie są w stanie złapać dwóch rzeczy, tak mi się wydaje. Wiecie, to strasznie, strasznie zgłupiałem. Bardzo ciekawa końcówka. Tutaj jeszcze nie muszę grać na szczęście. Nie no, gramy królem, bo on nie może tak, bo bije. Jest prosta rzecz. I tędy przejdę, co nie? Ha, mój pionek jest mało zaawansowany. Może warto było tam go przerzucić. Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że walka króli jest tutaj ważniejsza. To są te dylematy. Tak, to są te dylematy. Tu zawsze tego pionka obronię. Nie no, król musi iść tutaj aktywnie. Muszę. Odbieram białemu królowi tutaj pola, bardzo ważne. Jak król pójdzie tędy, zagram tak. A idzie tamtędy, zobaczcie. Czy tędy jeszcze mogę zagrać? Tutaj, tutaj, tutaj. Chyba tak. Muszę, bo goniec musi tu pilnować i tutaj pilnować i królem tędy. Ajajaj, co to za końcówka jest? Żeby ten pionek był trochę wyżej. Ale nie jest. Dobra. Tu trzeba pilnować. Cały myk polega na tym, że jak goniec za tego pionka się odda, to i król będzie w rogu, to jest remis. Na razie król jeszcze jak król w ogóle pójdzie tędy, to ja mam taką opcję. Tak, tutaj pójdę. I jeszcze pionek wyżej, jak pójdę tędy. Dobra, muszę tak. Koniecznie. Jak król zagra tak, to ja w ogóle mam taki ciekawy ruch gońcem. Tędy będę mógł bronić. Okej. No zagram tak, zagram tak. On nie może, bo tutaj. Jak pójdzie, jak na przykład goniec tak zagra, no to po prostu odejdę gońcem, będę pilnował pionka. Goniec będzie miał aktywność. Goniec też musi pilnować pola A5, więc. Myślę, że. No właśnie. Aha, no właśnie, bo ten pionek jest już zaawansowany. Wydaje mi się, że jeden z tych pionów, jak jest zaawansowany, to jest dobra nasza. Bo goniec albo król musi pilnować już pola F2. Dobra. Myślę, że goniec po prostu na C6. Jak król pójdzie tędy, to ja mu tutaj pójdę i będę chciał iść pionkiem, a jak mi zagra tak, to ja tym pionkiem pójdę, bo jak on mi zbije, to ja będę miał tak, ale nie, król będzie potem blisko. To zawsze mam tak i jeszcze mogę tak zagrać. Wytempować gościa można. A goniec będzie odbierał pole E2 i będzie opcja F2. Dobra. A właśnie, dobrym zawodnikiem był kiedyś Karpow właśnie w końcówkach z różnopolakami. Idziemy sobie królem. Pionkiem za szybko chyba też teraz nie mogłem ruszyć. Aha! Przecież teraz. Ale chwila, on może teraz tak zagrać. Może zagrać tak. I ja nie zagram pionkiem.
A jak zagram tu, a zaraz tutaj, 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 tutaj. Dobra, mam na to czas. Mam na to czas, gram gońcem. Odbieram królowi tutaj pola, w razie czego. Taki ruch, powiedzmy, na próbę zyskania temp. W ogóle goniec by zagrał tutaj, to jeszcze chyba mam taki ruch. Szybki. Oj, to jest walka o przestrzeń przede wszystkim. To bardzo ciężka sprawa. Może warto też jeszcze tutaj wrócić i jakimś sprytnym sposobem tego pionka jednak dociągnąć o jedno pole. Powiem wam, nie wiem, co to za końcówka jest. Wydaje mi się, że jest wygrana, ale nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra. Wracam do tej samej pozycji. Mogę tutaj zagrać. Czy tutaj zagrać? Gram tak, żeby doprowadzić pionka. On nie może zbić, bo idzie F2. On zagra tutaj, to ja znowu gońcem sobie czmychnę i tego pionka chyba doprowadzę. Zaraz. On tutaj, ja tutaj. Nie, nie, chwila. On tutaj, ja muszę gońcem się poruszyć. Na przykład tu znowu. On tak. Ja tak, on tu zabierze pole, szach i tu będzie miał pole. No właśnie, to jest cały czas walka. I tak muszę gońcem zagrać na C6. Nie mam wyjścia. No właśnie, a jak zagram teraz tu. A teraz tu mogę zagrać, właśnie. Bardzo ważny moment. Uważam, że bardzo ważny moment, bo odbieram królowi te pola. Przede wszystkim to pole odbieram. Nie mogę. Ajajaj. Dobra, a teraz tutaj i tutaj po prostu będę bronił. Dobra, szach. Nie mam wyjścia. Szach. Król musi iść do pionka i zagramy sobie teraz tutaj. No właśnie, bo goniec musi tu teraz bronić, bo jak pójdzie tędy, to ja idę pionkiem. Jak goniec gdzieś tam tu zagra, to idę tu i tu. Król musi pilnować F2, goniec nie zdąży. Za dużo ruchów goniec musi robić, uważam. Dobra, uważam, że to jest wygrana chyba, tak patrząc na szybko. Przestawiłem gońca trochę w lepszym miejscu, wydaje mi się. Dobra, idziemy królem. Tutaj chyba jest dobry ruch. Tu jest chyba dobry ruch. Pytanie teraz, czy tak, czy jednak z tempem jeszcze tutaj, 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 król, tu, król, tu. A, i tu dojdzie. Co? A może to i dobre posunięcie. Tutaj, tutaj. Jeszcze tak, zagram tak, on tutaj, bo jeszcze nie mogę iść pionkiem. Czyli tu, 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 on tu i ja tu. Jesteśmy w domu. A5. Jesteśmy w domu chyba w tej sytuacji. Bo musi pilnować jednak tego pionka. No, powiem szczerze, na pewno obrona była trudniejsza niż wygrywanie tej końcówki, ale to jeszcze nie koniec. Teraz mam taki ruch. Chwilunia. Chwilunia, nie, nie, nie. Jak zagram tak, to on mi tutaj zagra. I jak ja zagram tak, to on się przedostanie królem. Tutaj? Ależ mordęga w tej końcówce tutaj się dzieje. Czy to jest dobry ruch? Myślę, że tak. Nie, nie mogę tutaj, bo mi zbije. Co ja w ogóle wygaduję? Ale bym zrobił gafę. Chwila. To nie robi się ciekawie. Zagram tak. On musi tu. Ja zagram gońcem. Może tak w ogóle zagrać. Ależ końcówka. Chwila. Tu nie mogę, bo po prostu zbija mi pionka. Ale mogę też zagrać tak teraz.
Tak, to będzie dobry ruch. Chodzi o to, że on nie może teraz zagrać królem, bo idę pionkiem. Ha, to idę pionkiem. Mamy to, moi drodzy. Wow. Aż szybko zobaczę analizę partii, bo w końcówce. Co to jest za końcówka? Dobra, do końcówki zaraz dojdziemy. Ja tylko chcę zobaczyć w debiucie, czy nie popełnił jakichś wielkich gaf. Tak dosyć szybko to przejrzę. Hetman tutaj. Tutaj trzeba coś innego grać było. B5. Dobra. Poszło jak poszło. Białe niby lepsze, ale to w Sycylu plus 1, czy plus 1 to tam. Ale plus 1,5 nawet. Tutaj za szybko. FG trzeba było grać. FG trzeba było grać. Jednak trzeba było brać tę ofiarę. Tutaj bicie. Królem trzeba było zbicia na H8 niestety. A5. Dobry moment, bo tutaj wisiało. No pewnie. Tak. Król tu. No niby miałem gorzej. No można sobie oczywiście głębiej poanalizować. Tego nie chcę teraz robić. B4 czy jest ok? A5 każe grać. A jest skomplikowana pozycja. Tutaj. Tak, słyszałem. Tu gonię C4, bicie, tak. Bicie. I to jest remis. I to jest chyba niby remis według silnika. Zobaczcie, niby 0-0, ale on gdzieś tam popełnił gafy. I to jest remisowa końcówka w ogóle. Wygrana remisowej końcówki? Wow. Powiem szczerze, jak tu się bronić? Nie mam zielonego. Gdzie on błąd popełnił? Cały czas tu remis pokazuje. Niesamowite. Może w końcowej sytuacji też był remis. Silnik szybko oczywiście weryfikuje takie końcówki. Tutaj. Oj. Król D2. Minus 1 i 1. Goniec. No tutaj błąd. Ale co? Goniec B6 na przykład jakby zagrał. Król B4. Tutaj. A4, król B2 i chyba remis. No dobra, była pozycja remisowa. Udało się wygrać. Tyle. Bo myślę, że ciekawy materiał. Dobra, dzięki serdeczne. Do następnego razu.